Królewna Śnieżka. Odcinek 12. Uśmiech przyjaciela. Wesołek, Gburek i Apsik wybrali się do zamku, by zdobyć dla Śnieżki list od Ryszarda. Krasnoludki trzymały wszystko w tajemnicy przed Śnieżką. Nie chciały, aby się martwiła. Krasnoludki znalazły list, który nadal był w rękach złej królowej. Prawie mieliśmy ten list. Musimy cały czas być czujni. Lustereczko, lustereczko, odpowiedz królowej. Co ona wyprawia? Lustro. Co się dzieje? Lustereczko, lustereczko, powiedz, kto jest najpiękniejszą kobietą w całym królestwie? Królowo, dziś wyglądasz wspaniale. Zawsze jesteś najpiękniejszą kobietą. Wiem, że jestem piękna, zatrudniam najlepszych ludzi, którzy o mnie dbają. To magiczne lustro. Śnieżka była głupia. Przez chwilę była ładniejsza ode mnie, ale to nieistotne. Teraz pewnie jest w piekle. Chodziło o urodę. Dlatego chciała pozbyć się Śnieżki. To niewybaczalne. Zasnęłam. Przepraszam, Gabciu. Obudziłam cię? Nadal boli cię brzuch? Przyniosę ci ciepłej zupy. Dobrze ci zrobi. Mam nadzieję, że naszym przyjaciołom nic się nie stało. Też się martwię. Nie martwcie się, wierzę, że dadzą sobie radę. To Śnieżka. Czas iść do pracy. Masz rację. Co macie na myśli przez nic im się nie stało? O co chodzi? Już późno, muszę ugotować coś na obiad. Pójdę po warzywa. Zaczekaj. Dziwne. Wydaje mi się, że słyszałam jakieś głosy. Hmm.
Dłużej nie wytrzymam. Kto tu jest? You lazy fool, wake up! You're useless. Wyjdź z ukrycia. I know you're there. Come out. Kto się tu schował? Guards! Straż? Co ona ma zamiar zrobić? Your Highness, is there a problem? Wasza wysokość, coś się stało? W moim pokoju jest intruz, macie go złapać. Jest u góry. Otoczcie łóżko. Tak jest. Zobaczymy, kto się tam kryje. To będzie niebezpieczne. Uciekajmy! Mam list. Uciekajmy stąd. Macie trochę pudru. Nic nie widzę. Gabciu, powinieneś poczuć się lepiej po zupie. Dziękuję, Śnieżko. Martwię się, Gabciu. Mędrek, śpioszek i nieśmiałek dziwnie się zachowują. Mam wrażenie, że mnie unikają. Wydaje ci się. Myślę, że... Przed chwilą rozmawiali o wesołku i jak tylko mnie zobaczyli, wyszli z domu. Na pewno się nie mylę. Nadal boli cię brzuch? Jeszcze trochę. Drzemka dobrze mi zrobi. Nie musisz jeść zupy, jeśli ci nie smakuje. Jest pyszna. Co się z wami dzisiaj stało? Wesołku, gburku, a psiku? Wracajcie szybko do domu. Tam są, łapać ich! Ilu ich jest? Co teraz? Mam pomysł. Za mną. Teraz im pokażemy. Szybko, przebierajcie nogami. Nic nie widzę. Dawno już się tak dobrze nie bawiłem. Gdzie my jesteśmy? Obawiam się, że to źle się skończy. Niebezpieczeństwo chyba minęło. To wszystko twoja wina. O czym ty mówisz? Co ty wygadujesz? Gdzie oni są? Skoro mamy list, już nie będziemy mieli tyle szczęścia. A tak się cieszyłem, że dam go Śnieżce. Zmartwi się. O nie, to kubek wesołka. Co mu powiem? Woody, gourmet, Śpioszku, nieśmiałku.
To rzeczy Wesołka, Gburka i Japsika. Dlaczego zostawili je tutaj? Gabciu, odpowiedz mi, gdzie jest Wesołek, Gburek i Japsik? Nie ufasz mi? Nie chcieli ci mówić, żebyś się nie martwiła. Więcej nie mogę ci powiedzieć. Chcę znać prawdę. Powiedz mi, gdzie oni są. Wybacz mi, Śnieżko. Chciałem zdobyć ten list, ale mam tylko wstążkę. Nie poszli do zamku, prawda? Gabciu, oni tam nie poszli. To stąd ta wielka tajemnica. Zaczekaj, Śnieżko. Wszystko ci wytłumaczę. Mam nadzieję, że wrócą na obiad. Ja też. Muszę ich znaleźć. Śnieżko, zaczekaj. Nie wolno ci samej iść do lasu. Jeśli coś im się stanie, to... Musimy ich otoczyć. Uważajcie, to dziwne istoty, zdolne do wszystkiego. Tak jest. Do ataku! Widzicie ich gdzieś? Teraz! Droga wolna! Nie stójcie tak! Za nimi! Złapcie ich! Wciąż za nami biegną! Jesteśmy już blisko wyjścia. Zatrzymajcie ich. Wtargnęli do mojego pokoju, nie wiadomo w jakim celu. Musimy się ich pozbyć. Wesołku, to ty przeprowadziłeś mnie przez mgłę. Śnieżko, wracaj! Nie wolno ci opuszczać lasu. To niebezpieczne. Śnieżka, nieświadoma niebezpieczeństwa, wydostała się z mgły. Teraz widzi ją magiczne lustro królowej. Co będzie, jeśli królowa się o tym dowie? Dobrze, że most jest opuszczony. Pośpieszmy się. Most w górę. Co się stało? Macie mnie słuchać. Tak jest. Most w górę. Gburku, zeskoczyłbyś stąd?
Nie boję się. Ale to może być niebezpieczne. Są tam! Dowódco, są tam! Zaraz tu będą. Musimy coś wymyślić. Są na górze mostu. Rozdzielmy się. Musimy ich złapać. Teraz albo nigdy. Mam lęk wysokości. Nie mamy innego wyboru. Gdzie oni są? Musimy ich złapać. Dowódco, proszę spojrzeć. I co, sądzicie o moim pomyśle? Już po was. Udało nam się. Jesteśmy niepokonani. Śnieżko, zaczekaj. Nie wolno ci opuszczać lasu, to niebezpieczne. Wracaj. Potrzebujemy cię. Gabciu. Jeśli coś ci się stanie, co bez ciebie zrobimy? Tak cię lubimy. Wniosłaś tyle radości do naszego domu. Nie mogę narażać moich przyjaciół na niebezpieczeństwo. Gabciu, Śnieżko! Tak się cieszę, że was widzę. Martwiłam się o was. Wiem, do czego zdolna jest królowa. Nie ściskaj mnie tak mocno, zaraz się uduszę. Mamy list od Ryszarda. Nie wiem, jak wam się odwdzięczę. Proszę wybaczyć, wasza wysokość. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale niestety. Dość tego. Wyjdź. Zrobiliśmy wszystko. Nie rozumiem, po co im ten list. Ryszardzie, też o tobie myślę. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Lustereczko, lustereczko, kto jest najpiękniejszą kobietą w całym królestwie? Jesteś piękna, królowo, ale Śnieżka jest jeszcze piękniejsza. Śnieżka? Nie, to niemożliwe. Powiedziałeś, że ona nie żyje. Powiedziałem tylko, że jej nie widzę. Musiała skryć się we mgle. We mgle? A więc dziewczynka, o której mówiłeś ostatnim razem, to Śnieżka. Well,
I swear I'll kill her. Już po niej. Zła królowa w końcu poznała prawdę. Z zazdrości o Śnieżkę była w stanie posunąć się do najgorszego. Co tym razem planuje? Dni Śnieżki są policzone.